Przed nami ta jedyna w roku wyjątkowa noc, noc muzeów. Oferta jest bardzo bogata, tradycyjnie zresztą. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo to różnie w ostatnich latach bywało, więc bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Okręgowego w Suwałkach i wszystkich jego oddziałów 18 maja od godziny 19 do godziny 24. Będziecie Państwo bardzo mile widziani i na pewno bardzo dobrze przyjęci. Rozpoczęcie Nocy Muzeów tradycyjnie w budynku Muzeum Marii Konopnickiej zaplanowano na godzinę 19. W tym obiekcie będziemy mogli obejrzeć osobiste pamiątki po poetce. Ludzie ubrani w stroje z epoki będą prezentowali, będą opowiadali o właśnie osobistych rzeczach, osobistych pamiątkach, które mamy w swoich zbiorach. To jednak nie jedyna atrakcja oczekująca na gości. Ze względu na to, że mamy 2 lata jubileuszowe, czyli ubiegły rok z 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze państwo, przez Polskę, a w tym roku przez Suwalszczyznę, więc będzie cały blok niepodległościowy. Między innymi będziemy prezentowali krótkie spoty związane z historią odzyskania niepodległości, które już prezentujemy od listopada ubiegłego roku. Będzie pierwsza publiczna prezentacja fotografii lotniczej zakupionej do zbiorów muzeów ze środków miasta Suwałki w końcu 2017 roku. Kupując tą fotografię, myśleliśmy między innymi właśnie o roku jubileuszowym, roku 2019, ponieważ fotografia została wykonana przez lotników niemieckich 25 maja 1919 roku, czyli w zasadzie tuż przed odzyskaniem niepodległości. Tam też nasz zaprzyjaźniony oddział suwalski Polskiej Organizacji Wojskowej imienia 41 Suwalskiego Pułku imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie prezentował się i będzie nam pomagał, zresztą od wielu lat pomagają nam w wielu naszych poczynaniach, także można będzie się też zapoznać z historią Polskiej Organizacji Wojskowej i z dniem dzisiejszym tej organizacji, bo jak wiadomo, po wielu latach odrodziła się. W położonym w pobliżu Centrum Sztuki Współczesnej nie lada gratka. Nowa wystawa Andrzeja Strumiły Mandale, którą otworzyliśmy dosłownie w ubiegły piątek. Poza tym cały blok prezentacji przygotowanych przez Stowarzyszenie Mała Szkoła Fotografii, Pacamera Klub, między innymi historia klubu Pacamera, 30-lecie Pacamera Klub, promocja konkursu fotograficznego Suwałki 2020 i prezentacja fotografii Suwałki wczoraj i dziś. Na zwiedzających oczywiście będzie oczekiwać również główna siedziba suwalskich muzealników, Resursa. Poza możliwością zwiedzania wystaw stałych, czyli wystawy archeologicznej, historycznej, malarstwa polskiego i o życiu i twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego, można będzie zwiedzić też wystawę czasową Judaika ze zbiorów pana profesora Pokropka, a także dla najmłodszych będzie możliwość uczestniczenia w takich warsztatach Maluj z Wieruszem, przygotowanych przez dział edukacji naszego muzeum, gdzie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli poczuć się przez jakiś czas wieruszami i malować tak jak Wierusz.